Jeżeli chodzi o choroby rzadkie, to jest ich 9-10 tysięcy. Właściwie można powiedzieć, że w każdej dziedzinie medycyny są takie choroby rzadkie, a jest z nami pan profesor Przemysław Mitkowski, były prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Panie profesorze, zwykle w kardiologii rozmawiamy o chorobach cywilizacyjnych najczęściej i o tym dzisiaj też rozmawialiśmy, ale w kardiologii są też choroby rzadkie. Takie jedną z nich jest amyloidoza TTR. I proszę powiedzieć z punktu widzenia właśnie kardiologa, panie profesorze, z czego wynika specyfika kardiomyopatii będącej skutkiem tej choroby rzadkiej, jaką jest amyloidoza transtyretynowa? I na jakie opcje terapeutyczne w tej chwili mogą liczyć pacjenci, a jak powinni być leczeni? Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu. Problem polega na tym, że rzeczywiście w kardiologii mamy dużo problemów populacyjnych, natomiast choroby rzadkie gdzieś tam próbujemy zepchnąć na margines i tak naprawdę opieka nad tymi pacjentami zależy od grupy pasjonatów, chociażby profesora Piotra Podolca czy profesora Jacka Grzybowskiego, bo oni inspirowali w ogóle powstanie grupy i to, co jest sporym osiągnięciem, to to, że ukazały się polskie stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczącego tej jednostki chorobowej. Oczywiście wielu z nas się tego uczyło przed egzaminem z kardiologii, ale świat się zmienia i możliwości diagnostyczne i lecznicze się dramatycznie zmieniają. I to, co było najważniejszym problemem, to umiejscowienie tej jednostki chorobowej pośród wielu innych, no bo mówimy o amyloidozie transtyretynowej. Wszyscy doskonale znamy amyloidozę łańcuchów lekkich. To jest kompletnie inne schorzenie, mimo że należy też do grupy schorzeń spichrzeniowych. Wśród schorzeń spichrzeniowych, oprócz amyloidozy transtyretynowej, mamy chociażby chorobę Fabriego, którą zupełnie inaczej leczymy. Wreszcie mamy całą grupę chorych z niewydolnością serca, zachowaną frakcją wyrzutową i musimy wydzielić amyloidozę transtyretynową z tej grupy, bo kompletnie jest inne leczenie. I wreszcie przerosty, czyli kardiomyopatie, to jest też w ramach przerostów. I w tym roku mieliśmy sporo szczęścia, bo ukazały się wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące w ogóle kardiomyopatii i od razu w tym schemacie postępowania są wydzielone te kardiomyopatie należące do grupy tych z pogrubieniem ściany, już nie mówię z przerostem, bo zostałem zestrofowany, tam nie ma przerostu, jest pogrubienie ściany. Niby to samo, ale jednak kompletnie inna jest struktura, bo nie zwiększa się masa komórek mięśniowych, tylko macierzy międzykomórkowej, co powoduje objawy. W związku z tym gdzieś tą jednostkę plasujemy pomiędzy różnymi jednostkami, wśród których ona się pojawia i to, że te zalecenia w tym roku zostały wydane, to myślę, że znowu pozwolą na zwiększenie świadomości istnienia tej jednostki chorobowej. No i teraz tak, to są chorzy, którzy mają bardzo złe rokowanie, to jest pierwsza rzecz. Przypisanie danego chorego do innych chorób o podobnym obrazie serca jest dramatem, dlatego że standardowe leki w leczeniu chociażby niewydolności serca, czyli takie jak inhibitory konwertazy, czy inne leki, czy betablokery, one pogarszają rokowanie, one nie przenoszą niczego. W zasadzie w leczeniu objawowym są diuretyki, no to marne leczenie objawowe i prawie że to wszystko. W związku z tym mamy tutaj duży problem. Rozpoznanie tej jednostki chorobowej też nie jest takie proste, aczkolwiek nauczyliśmy się ją rozpoznawać. Ten obraz nawet w badaniu echokardiograficznym jest trochę inny, bo to jest takie nakropiona struktura mięśnia sercowego związana z tymi złogami. Zupełnie to inaczej wygląda w rezonansie magnetycznym. Rezonans stał się w tej chwili jednym z podstawowych narzędzi w kardiologii. Co ciekawe, ja myślę, że musimy jako kardiolodzy też rozmawiać z innymi specjalnościami, bo chociażby zespół kanału cieśni nadgarstka jest jedną z takich czerwonych flag, która się pojawia i w zasadzie ortopeda, który leczy to chirurgicznie, powinien tego pacjenta skierować do kardiologa w celu wykluczenia obecności amyloidozy transtyretynowej. To, co jest również bardzo istotne, że ta transtyretyna to jest taki tetramer, który się składa z 4 podjednostek i oczywiście mamy defekty w ich syntezie, to jest ta genetycznie uwarunkowana, czyli z taką literką małe V, ale mamy też taką, która się pojawia w procesach starzenia. Oczywiście też nie u wszystkich chorych, oni muszą mieć predyspozycję. Tej genetycznie uwarunkowanej jest zdecydowanie mniej niż tej powiedzmy rozwijającej się w trakcie życia, ale tak czy inaczej w sumie tych pacjentów jest bardzo mało. Rozpoznanie, poza tymi badaniami, które już wymieniłem, no najważniejsza jest scintygrafia, która praktycznie różnicuje różne postacie amyloidozy i tutaj mamy bardzo wysoką czułość i swoistość tego badania, oczywiście badania genetyczne mamy. No i to, co najważniejsze, jest leczenie poprawiające rokowanie. Śmiertelność w tej grupie chorych niestety jest wysoka i w zasadzie większość przypadków bez leczenia swoistego kończy się śmiercią w okresie 7-12 lat, a poprzedzone jest to zdecydowanym zmniejszeniem tolerancji wysiłku, objawami niewydolności serca. I to, co najważniejsze, że tych złogów my praktycznie nie potrafimy usunąć z serca. To, co potrafimy zahamować postęp choroby, dlatego ważne jest wczesne rozpoznanie. I tutaj są niekiedy bardzo proste metody, które już stanowią podejrzenie, czyli mamy przerost w badaniu echokardiograficznym, czyli pogrubienie ścian, a nie widać tego w elektrokardiografii. Już to powinno być takim elementem, który nasuwa podejrzenie i taka osoba powinna być skierowana do odpowiedniego ośrodka. Tych ośrodków zrobiło się całkiem niemało w Polsce. Oczywiście zaczęło się od tych dwóch kierowanych przez profesorów, których wymieniłem, ale w zasadzie przy każdym dużym ośrodku uniwersyteckim taki ośrodek powstał i muszę powiedzieć, że dynamika wyszukiwania pacjentów jest zdecydowanie lepsza. No ale wróćmy do leczenia swoistego, które hamuje degenerację tego tetrameru, który zresztą to jest białko bardzo ważne dla nas, dlatego że jest nośnikiem hormonów tarczycy i poprzez hamowanie tego rozkładu powoduje, że te podjednostki nie odkładają się w mięśniu sercowym. Czyli mamy zahamowaną progresję choroby, zdecydowane opóźnienie rozwoju zaawansowanych stadium niewydolności serca. No i jak to w tej chwili wygląda? No, dzięki programowi charytatywnemu wytwórcy leku Tafamidis polscy pacjenci, którzy zostali zdiagnozowani, to rozpoznanie zostało potwierdzone, otrzymywali ten lek no, bezpłatnie, powiedzmy sobie szczerze, co jest na pewno wysiłkiem producenta. Problem polega na tym, że prawdopodobnie od 1 stycznia ten program zostanie co najmniej zawieszony. Wszystko na to wskazuje, że jednak te osoby, które już zostały włączone, otrzymały leczenie, dalej będą mogły kontynuować leczenie. Został złożony po raz trzeci wniosek refundacyjny do Ministerstwa Zdrowia, aby stworzyć taki program lekowy dotyczący tej grupy pacjentów. Ja jestem, powiedziałbym, umiarkowanym optymistą plus, albo nawet nie, jestem zdecydowanym optymistą, że do 3 razy sztuka i to leczenie musi wejść, tym bardziej, że ta populacja polska nie jest duża. To w tej chwili w sumie leczonych było niespełna 100 chorych. My przewidujemy maksymalne leczenie do 300 chorych, także to nie będzie z pewnością duża grupa. Natomiast potwierdzono efekty w postaci obniżenia śmiertelności. Ja myślę, że jest to czas w tej chwili najwyższy, żeby to leczenie zaoferować polskim pacjentom.